Sebastian Scarface Kiermański na drodze do lepszego życia, do lepszych możliwości dla siebie, dla swoich dzieci. No a to droga wiedzie przez Grondę, przez elitarny klub Grondy w Pionkach już w piątek, ten krwawy wieczór. Witam Cię, Sebastian, serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Sebastian, wiem, że jesteś tutaj już na miejscu. No powiedz, jak już te pierwsze odczucia, czy miałeś okazję poznać potencjalnych rywali, tutaj zawodników, znaczy poznać, czy miałeś już okazję gdzieś zmierzyć kogoś wzrokiem, gdzieś już czuć tą atmosferę tego, co nas czeka? Wiesz co, atmosfera to już, ja wyczuwam z dniem, którego dostaję propozycję walki i otrzymuję. I z każdym dniem po prostu to wszystko się kumuluje, mnoży się we mnie, piętrzy cały czas z każdym dniem, więc a po prostu dotarcie tutaj to było takie już przypieczętowanie tego. No i to mijam się tutaj z chłopakami oczywiście, bo teraz przed chwilą też obiadek, gdzie przywitałem się właśnie z paroma zawodnikami, jeszcze nie wszyscy chyba dojechali bodajże, ale już się zbierają. O 18 dzisiaj jest ważenie, także już muszą niebawem wszyscy dotrzeć tutaj do hotelu. No i co, no i widzimy się niedługo na kanale Grondy na YouTube. No tak, widzimy się na tej wymianie uprzejmości. Sebastian, powiedz mi, ty jesteś takim zawodnikiem, który analizuje gdzieś swoich rywali, nie wiem, sprawdzasz, jak oni walczą, gdzieś tak mocno strategicznie, analitycznie podchodzisz do tematu? Czy ty raczej jesteś takim fighterem, który mega skupia się na sobie i raczej nie zwracasz uwagi na to, żeby nie wpaść, wiesz, taką pułapkę, że przygotowujesz się na zawodnika, który będzie uderzał daną kombinację, a nagle okazuje się, że ten człowiek w ogóle robi coś zupełnie innego? Generalnie, jeżeli jest sytuacja, że wiem, z kim walczę, to do analizowania jest mój trener. Ja sobie nie psuję tym głowy wszystkim. Staram się nie oglądać zawodnika. Przeważnie wtedy, jak już dostaję imię i nazwisko, googluję, czy tam znajduję sobie na Instagramie bądź Facebooku jego zdjęcie, żeby spojrzeć mu w oczy, że tak powiem, na tym zdjęciu. Żeby ale robisz, przepraszam, tak jak Rocky, że wiesz, sobie Iwana Drago postawił tutaj, wiesz, przy tych przygotowaniach i codziennie się patrzył, wiesz, w czwórce w Rockiego, że mu tam, wiesz, złoi skórę, czy to raczej taki jest, wiesz, nie, pozytywnie. Myślę, że nie staram sobie nie zakrzątać tym głowy, staram się nie psuć jakby głowy, nie nakręcać się nazwy, żeby się nie przepalić przed wejściem do ringu. A tak mówię, od tego jest mój trener, on analizuje przeciwnika, co może zrobić, czym mnie może zaskoczyć, żeby właśnie tego nie zrobił. A Gronda jest o tyle indywidualna w tym wszystkim, że tutaj dogadujemy się dzień wcześniej na ważeniu, z kim walczymy. To nie jest tak, że okres przygotowawczy trwa 3 miesiące i my przez te 3 miesiące przygotowujemy się pod danego zawodnika, tylko tutaj trzeba być po prostu gotowym na wszystko, bo może zostać wylosowany do turnieju. Może to być extra fight, możesz myśleć, że spotkasz się z tym, a wchodzi kto inny, zostanie wylosowany, więc tak naprawdę do ostatniej chwili jest jedna wielka niewiadoma, ale myślę, że to jest też fajne. Bo wiem po prostu, że muszę być wytrenowany na maksa, mój organizm musi być wydolnościowo przygotowany na jak największe przeciążenia, no i tak właśnie trenujemy. No właśnie, to jest taki fajny taki element takiego zaskoczenia, takiego, wiesz, czegoś fajnego. Właśnie, Sebastian, powiedz mi, bo wczoraj o tym rozmawiałem też z Łukaszem Parobcem, bo są różne są podejścia do tego tematu. Czy w Grondzie liczy się bardziej boks, te umiejętności bokserskie, czy raczej ten pierwiastek, bym powiedział, brzydko ulicy? Bo wiesz, z jednej strony można powiedzieć, że są walki na gołe pięści, tak, bardzo nieprzewidywalna formuła, natomiast z drugiej strony, patrząc na to, że często wygrywają zawodnicy walczący technicznie. Mateusz Nądiego Kubiszczyn, Remi Gruchała. Czy to nie są, wiesz, takie kloce po 150 kg, 120, tylko zawodnicy, którzy technicznie wiedzą, jak po prostu uderzać, czy mieli już przeszłość większą, mniejszą z tym boksem olimpijskim? Tak, jak najbardziej. Myślę, że wiadomo, charakter gdzieś tam z ulicy nabywany w miejscach, gdzie nie powinno się być i tak dalej. Myślę, że tutaj jest dużym aspektem tego, bo wiadomo, gdy dostanie się, jak już powtarzałem, w dniu ze mną, gdzie Gronda kręciła taki dzionek ze mną, powiedziałem, że wszystko tak naprawdę weryfikuje się w momencie, gdy goły klikieć zetnie się z twarzą, z czołem, wtedy, bo to jest zupełnie inne odczucie niż w rękawicach. I wtedy ten charakter ma duże znaczenie, ale trenowanie pod kątem sportowym, technicznie i tak dalej, jak najbardziej ma tu też bardzo duże znaczenie, bo jednak spadanie, nie wiem, chaotycznymi wiatrakami, no to może się skończyć, jak kończyło się podczas wielu walk. To jest w tym momencie 11. edycja wielu takich, jak ja to mówię, harpaganów z ulicy, którzy myśleli, że po prostu wejdą i zrobią porządki. Nacięło się na dużo lżejszego od siebie, kilkadziesiąt kilo nawet sportowca, który zadał jedną porządną techniczną kombinację i mówię, jeden cios tutaj zmienia przebieg całej walki i dlatego myślę, że
i aspekt taki uliczny i techniczny boksu olimpijskiego jest tutaj bardzo ważny. Czy ta szala się wyrównuje, czy przeważa na którą stronę, no, nie wiem. Mhm. Postawiam to gdzieś powiedzmy pomiędzy. No. Ja mam w ogóle takie wrażenie sytuacją, bo ty też wygrałeś na krwawym sporcie. Też te walki na gołe pięści w ogóle są ci bliskie. Co cię tutaj tak najbardziej napędza? Bo jest to, wydaje się, najbardziej brutalna formuła, te walki na gołe pięści, czy MMA na gołe pięści. Co sprawia, że ty wolisz, mam wrażenie, bo grono to jest też chyba takie miejsce, w którym się bardzo dobrze czujesz, takie nasze wrażenie, czy w ogóle w tych walkach na gołe pięści. I co sprawia, że ty wolisz ten sport taki bardziej, bym powiedział, no mówiąc wprost, wolisz takie walki bez rękawic, aniżeli tutaj takie stricte bokserskie w rękawicach? Wiesz co, miałem około tam 30 startów amatorskich w MMA, jakiś tam miałem start zawodowy też w MMA, starty bokserskie też amatorskie i kurczę, tam mi zawsze czegoś brakowało, te walki się nie kończyły tak, jakbym chciał. Mój rekord amatorski też nie jest jakoś tam zbyt ciekawy, mam, nie wiem, bodajże w MMA chyba jest 13 wygranych, 11 przegranych, więc to się wyrównywało. Zawsze czegoś tam mi brakowało. Mhm. Zawsze gdzieś tam jakaś była też niepewność, nie wiem, czy może przez to, że do pewnego etapu nie miałem odpowiedniego trenera, nie umiałem ją kształtować, wejść ze mną na odpowiedni level mentalnego przygotowania, jak i fizycznego. A przed debiutem właśnie w krwawym sporcie, tak jak mówisz, przed debiutem na gołe pięści wiedziałem, że otwieram galę, że jakaś tam presja na mnie też jest z jednej strony otwarcia gali i że to mój pierwszy taki zawodowy pojedynek i w ogóle ja nie czułem tego, gdzie w startach amatorskich czułem takiej, kurczę, a czy to na pewno dla mnie, czy to jest mi potrzebne, kurczę, a tutaj po prostu wiedziałem, że wchodzę i co by nie było, no to jak to się mówi, albo ja, albo on, ale w tym momencie było tylko jedno, jedna możliwość. Wszedłem 15 sekund, dwa razy po 5 sekundach, już był tam chłopak, z którym debiutowałem właśnie liczony. Sędzia go podniósł, ale jego już tak naprawdę wtedy nie było. Kurde, czy on udaje? Co tu się dzieje w ogóle? Poprawiłem, 15 sekund, walka zakończona, wszyscy mi biją brawo, to było coś po prostu fenomenalnego. To dziwne uczucie, nie wiedziałem, jak się wtedy zachować, moja wypowiedź po walce była po prostu jakaś, jąkałem się, zacinałem, nie wiedziałem, co gadam. Ale wtedy, jak już szedłem z tego ringu, ja wiedziałem, że to jest moje miejsce, walki na gołe pięści, że w tym się odnajduję, że nie boję się dostać, nie boję się uderzyć. Następną walkę miałem o pas. Tam była bardzo mocna napierdzielanka z Jędrzejem Durskim. Zawsze o nim wspominam i zawsze będę powtarzał, nie po to, żeby chłopaka zdeklasować, bo to jest mega mocny chłop, tylko po to, że to była na tyle mocna walka w moim życiu, że to była najmocniejsza walka w moim życiu. Oddaliśmy tam z siebie całe serce, bardzo dużo zdrowia straciliśmy. Udało mi się odebrać mu tytuł mistrzowski i wtedy to już się po prostu w tym zabetonowałem, że walki na gołe pięści to mój świat i że tutaj będę dawał na pewno radę. No i tak jak mówię, no idę jakoś tam kroczek po kroczku w tym kierunku. Mam już 4 walki na gołe pięści, wszystkie mam wygrane. Jutro piąty pojedynek przede mną. No, wiadomo czego oczekuję od siebie, wiadomo czego oczekuję od jutrzejszego dnia. No i to by było w sumie takie skwitowanie tego właśnie, dlaczego gołe pięści. W rękawicach mi nie idzie po prostu. Nie chciałem ci przerywać, bo się naprawdę bardzo fajnie słucha tego, co mówisz. Sebastian, opowiadałeś, wspomniałeś o tym filmiku, który kręciliście o tym promocyjnym z Grondą. Tutaj opowiadałeś troszkę o swoim życiu, o tych dobrych stronach i o tych złych stronach. No Gronda to jest takie miejsce, mam wrażenie, że w którym spotykają się ludzie z różną historią, prawda? Z różnymi, często po różnych ciężkich przeżyciach, w jakichś różnych ciężkich sytuacjach. Ludzie mówią, że to jest takie bardzo krwawe miejsce, natomiast też takie miejsce troszeczkę ma wrażenie odkupienia, gdzie ci ludzie po prostu pokazują, że można swoje życie zmienić, tak jak ty to pokazałeś. Czujesz, że jesteś takim, wiesz, przykładem dla tych ludzi, teraz, w tej chwili, tych ludzi, którzy patrzą na ciebie. Ja w ogóle powiem ci szczerze, tak między nami, między państwem, którzy będą to oglądać, oglądałem te filmy promocyjne i wszedłem na twojego Facebooka, na twojego fanpage'a, no i tam ktoś wspomina jakąś taką sytuację nieciekawą z twoim udziałem i mówi, wow, stary, jestem pod wrażeniem, że można wyjść z takich trudnych sytuacji, można zostać ojcem, można zostać fighterem i można pokazać, że naprawdę z każdego bagna jest jakaś alternatywa, żeby wyjść. Tak, jak najbardziej, kurczę, no myślę, że tutaj właśnie ten powrót do korzeni, czyli do boksu na gołe pięści, bo od tego to się zaczęło kilkaset lat temu, bo to były 1800 któryś rok, gdzie pierwsze były walki właśnie takie już znane, które gdzieś coś tam zostały uchwycone na gołe pięści, więc to wszystko się cofnęło jakby w czasie do podziemi, do pierwotnych czasów.
No i właśnie tu się odnajduję, może też właśnie to, że gdzieś tam zawsze człowiek szukał trochę tych wrażeń tam, gdzie nie trzeba, może to też ukształtowało, może ten charakter naprowadziło w tą stronę i to, że ten czas akurat przyniósł w tym momencie mi to do życia, tą możliwość pokazania się najpierw na Krwawym, który był jakąś tam powiedzmy trampoliną dla mnie, żeby pokazać się światu. Później ta walka bardzo szybko też zakończona w Anglii. No i teraz już Gronda, no nie? Gronda jest tam prezes. Pozdrawiam pana Mariusza. Z zapytaniem, czy nie chciałbym spróbować innego świata. No i przyznaję, że to jest inny świat. Jest całkiem super klimat. Fajnie to wszystko się zapowiada z tego względu, że z każdą galą jest coraz mocniej, coraz lepiej. Ta organizacja jest coraz bardziej dopracowana. No i myślę, że nawet jeżeli nie chodzi o, patrząc tutaj z perspektywy mnie jako zawodnika, ale też z drugiej strony, jeżeli chodzi o widzów, myślę, że coraz więcej ludzi wie, co to jest Gronda i ktoś jak na ulicy powiedział, tu jest Grondziarz, no to już ktoś kojarzy, kto to jest Grondziarz, czym jest Gronda i czym się specjalizuje. A powiedz mi właśnie, bo też chciałem o to zapytać, ty odczułeś taki przypływ popularności po tej walce na Krwawym, czy zwłaszcza po tym, jak tutaj na Gromdzie wygrałeś? Ty odczułeś, poczułeś się takim, no trochę celebrytą, wiesz, sportowym? Krwawy sport jeszcze myślę nie był na tyle medialnie promowany i nie dał mi tego takiego jakby blasku, nie dołożył mi tego, ale Gronda jak najbardziej. No nie ma dnia, żeby po kilku czy po kilkunastu dodatkowych followersów gdzieś tam nie zaczynało śledzić. Więc tak, myślę, że teraz medialny jest bardzo duży taki boom. Ale no celebryto, kurczę, no nie uważam się za celebrytę. Znaczy w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście, to nie zaznaczyłem, że wiesz, nie takim negatywnym celebrytą znanym z tego, że jest znany, że gdzieś tam się obija, tylko takim pozytywnym po prostu człowiekiem, nie? Tak, ta moja popularność na pewno wzrosła, ale mam nadzieję, że mnie to nie zmieni i że dalej będę tym, kim jestem w tym momencie. Jeżeli chodzi o moją osobowość, umacniam się tak naprawdę, jeżeli chodzi o moją pewność siebie, o moją pozycję gdzieś z każdą walką, którą mi się udaje wygrywać. Pokazuję, że to nie są jakieś przypadkowe po prostu pojedynki, które gdzieś tam dostaje kogoś słabszego, gdzieś tam powiedzmy tak jak, nie wiem, większy bije mniejszego na ulicy i próbuję tym się dowartościować, bo mnie takie coś nie jara. Potrzebuję wyzwań, chcę wyzwań, podejrzewam, że jutro, że dzisiaj wylosuję kogoś mocnego, no bo tutaj nie ma już tak naprawdę, nie ma, myślę, że ta selekcja takich przypadkowych osób już tutaj powstała podczas poprzednich gal i myślę, że tutaj w tym momencie na dzisiejszej, na jutrzejszej odsłonie Gronda 11 myślę, że nie ma nikogo przypadkowego, same mocne chłopy, więc na pewno wylosuję kogoś mocnego. I myślę, że to będzie kolejny stopień w mojej karierze sportowej, w moim rozwoju i ta medialność też wzrośnie oczywiście, ale no ja dalej będę tym samym cepem, którym jestem teraz. Sebastian, wspomnieliśmy tutaj jeszcze przed, zanim przeszliśmy tutaj na tą opcję nagrywania tutaj dla Państwa tego wywiadu, że pochodzimy z Kujawsko-Pomorskiego województwa. No to nie jest takie województwo, czy to nie jest taki obszar, który słynie z jakichś wielkich fighterów i tak dalej. No ale mimo wszystko pokazujesz, że nawet z takiego miejsca, gdzie nie ma jakoś takiego wielkiego klubu, który słynąłby z mistrzów KSW czy z bokserskich czempionów, no można wyjść i można się naprawdę fajnie pokazać tutaj przez taką dużą publicznością, bo Gronda, tak jak mówimy, to jest duża publiczność. I ten sztab u Ciebie, mam wrażenie, to wszystko się zazębia bardzo. Widać, że Ty ze swoimi trenerami macie takie fajne flow, takie pozytywne, nawet na tym filmie było widać, jak trener tutaj mówił, że macie takie pozytywne relacje i widać, że na tym fundamencie można naprawdę coś fajnego zbudować. Tak, jak najbardziej. No, nasz klubik Warrior Gym Aleksandrów Kujawski, no to tak naprawdę od 2 lat jak jesteśmy już tak oficjalnie na rynku. Rozwijamy się, mamy już jakiś tam utytułowanych, mamy jakieś tam tytuły, mamy utytułowanych właśnie mocnych zawodników. Czy to walka na gołe pięści, znaczy walka na gołe pięści akurat jest nas dwóch. Ale mamy też amatorskiego mistrza Polski, wielokrotnego już multimedalistę amatorskiej ligi. Dziewczyny też coraz częściej odwiedzają nasz klub, które też chcą spróbować swoich sił właśnie w amatorskich startach. No i myślę, że fajnie teraz w tym momencie gdzieś tam ludzie jak mnie widzą na ulicy, to nie mówią o to ten, który coś tam złego po prostu, tylko o to pan Sebastian. A czy moglibyśmy z panem sobie zrobić zdjęcie, no to ja w tym momencie robię się czerwony i się śmieję, bo dla mnie to jest coś nowego. I jak to będzie, ja się nie tyle może z tym się nie odnajduję, bo mnie to cieszy, ale po prostu jest na tyle
zawstydzony i szokowany, że fajnie tak mi ciepło ludzie odbierają. To jest naprawdę, to jest duży bonus do tego właśnie, do tych moich zwycięstw, do tego co robię i pokazuję ludziom, że tak jak mówiłem wcześniej, że gdzieś tam, gdy zatraciłem ten swój odpowiedni tor, zatraciłem gdzieś tam wiarę w lepsze jutro i mówię, no szukałem wrażeń tam, gdzie nie trzeba, popełniłem wiele błędów, ale jednak odnalazłem drogę, odnalazłem ludzi, którzy mnie w tym wspierają też i dzięki temu mogę dawać przykład innym, którzy gdzieś tam też może zagubili się i może też, nie mówię, no może tak, może nie, ale może chociaż jedna ze 100 zbłąkanych już odnajdzie przez taki wywiad ze mną, czy przez obejrzenie walki ze mną, że można, a nie trzeba iść tą krętą drogą, można sobie troszkę uprościć te życie i inaczej je kształtować. Tak, mój bardzo dobry kolega Robert Wierzchowski nagrał jakiś taki kawałek. Nie byłem wzorem, raczej przykładem. I tu myślę, że mamy podobną sytuację. Sebastian, też jak fajnie jest to, co wspomniałeś o tym, że troszeczkę w takim pozytywnym stopniu krępują cię, wiesz, te zdjęcia, ten przypływ popularności. Natomiast jest to takie fajne, że gość taki jak ty, który, wiesz, stereotypowo gromdziarz, tak? Facet, który się gdzieś naparza w ringu, na gołe pięści, ma wytatuowanego pająka, o, jeszcze bliżej będzie widać. A to akurat Raczek jest. A Raczek, sorry. Sorry. To tak wygląda jak pająk, to jest Raczek, to jest mój znak zodiaku. Tak, ma wytatuowaną, wiesz, raka na szyi, że to jest normalny człowiek, który ma, przełamujesz ten stereotyp, że jesteś normalnym gościem, który ma swoją rodzinę, swoje dzieci, zaprowadzasz je pewnie też do przedszkola, odbierasz, bawisz się z nimi i tak dalej. To jest też chyba fajnie pokazuje, że jednak często fajterzy są postrzegani przez pewne stereotypów, które są często bardzo mylne i bardzo krzywdzące też. Tak, no myślę, że tak, no jednak okładka tej książki, którą jestem, może na pierwszy rzut oka nie przyciąga. Ale jak już ktoś tą układkę przerzuci i zaczyna gdzieś tam, gdy pozwolę, przeczytać trochę treści, to myślę, że jest mile zaskoczony i zaciekawiony tym, bo jednak no, historia mego życia, jakbym miał to spisać wszystko, nie wiem, może gdzieś tam na końcu drogi zrobię autobiografię, którą opiszę w postaci książki. Chociaż może lepiej, nie? tylko dla dorosłych po prostu będzie. Dla siebie, ale można by było napisać jakąś tam książkę, to myślę, że gdzie wstęp nie był zbyt ciekawy, rozwinięcie było wciągające, ale mam nadzieję, że zakończenie tego wszystkiego będzie jeszcze bardziej ciekawe niż to rozwinięcie tej historii, więc myślę, że no tak jak mówisz, no stereotyp jakiś tam ulicznika, bijoka, zawodnika, tak jak na początku było z MMA. Zanim Mamet Khalidow i cała reszta śmietanki polskiego MMA pokazało światu, że MMA to nie jest ta tak zwana wolna amerykanka z kiedyś, to się zaczynało to z dawnych czasów, gdzieś tam powiedzmy pierwsze gale UFC, gdzie bez rękawic się bili, można było kopać wszędzie i wszystko, nie było tak naprawdę zasad. To nie jest tak naprawdę MMA, które jest w tym momencie. Tak myślę, że ludzie z czasem w Polsce, tym bardziej, gdzie społeczeństwo jest gdzieś tam właśnie zapatrzone w te stereotypy, bardzo. Zobaczy, że jednak tego MMA to nie jest coś tak hardkorowego i coś tak strasznego, jak myślą. Sebastian Scarface Kiermański, już piątek w Ringo Grondy, oglądajmy, bo to nie jest człowiek, który lubi długo tutaj, że tak powiem, długie rozwiązania, tylko raczej takie szybkie, mocne nokauty. Sebastian, no niech ta droga trwa i niech trwa tak, jak sobie to tutaj zaplanujesz. No i czekamy na te emocje, na to show, bo tego na pewno nie zabraknie. Także dziękuję Ci za poświęcony czas. Również.